Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Jest niedziela, ale dzisiaj turnieju nie będzie. Dzisiaj będzie taki odcinek, no właśnie ja to sobie nazwałem starcie tytanów, ponieważ dzisiaj będą się bić najsilniejsze boty jakie mam, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na początek zrobimy taki troszkę jeszcze inny pojedynek. Starcia tytanów nie będzie, to będzie taki bardziej pokazowy pojedynek, bo mam też nowy zamek dla szczura i zaraz go wam pokażę. Weźmiemy sobie takiego wilka i weźmiemy szczura, którego właśnie podesłał mi osioł. To są te, nie wiem czy pamiętacie, był kiedyś, ale to już dawno, odcinek, gdzie testowałem takiego bota chomika i jeszcze właśnie osioł, który mi podesłał swoje szczurki, które są tak mocarne, że strach się bać. Więc zobaczymy, jak taki szczurek zmierzy się z overlordsowym wilkiem. To będzie taka rozgrzewka przed tym, co nas jeszcze tutaj dzisiaj czeka. Dobra, przy tym, co tu mamy, to zamek wilka jest w sumie niczym. Już zamek został wybudowany, to możecie go sobie zobaczyć całkowicie, jak wygląda. No i szczurek, wiadomo, to jest szczurek, nie wiem, to nawet nie 2-0, to jest 5-0. Kinierzy, zbrojni, kusznicy, piękny zamek. I takiego szczurka zapewne wszyscy chcieliby zobaczyć. Wszyscy fani szczurka, to na pewno. Jak tutaj wygląda sytuacja? No właśnie, bo ten szczur nie dość, że trzyma sobie pieniądze, to jeszcze ma tak dobre jednostki, więc tutaj wilk to zapewne powinien zostać zniszczony. Dlatego widzę, że tutaj też mnisi wychodzą. To takie najazdy zapewne do niszczenia, to też spoko. No ale tutaj przy tych kusznikach i przy tych patrolach to oni za dużo nie zrobią. Wilk niby coś tam pieniędzy jeszcze trzyma, ale widać, że pomału mu to zaczyna spadać, a szczurowi tak naprawdę rosnąć. Więc tutaj zaraz dogoni go, więc żadnej przewagi wilk sobie tutaj zrobić nie będzie mógł. Pierwszy dozbierał do ataku szczurek, 1100 jednostek. Ja nie wiem, czy wilk też nie wychodzi w tym czasie. No to wilkowi się może, chociaż nie, no myślałem, że ci kusznicy się bardziej ustawią. A teraz to się jeszcze okaże, że tu szczurkowi się może oberwać. Taki zły timing troszkę wyszedł, ale raczej no tutaj taka dobra, mocna obrona jest, że nawet ta armia wilka nic nie zrobi, mimo że tutaj 300 jednostek zostało. Ale jakaś szansa by była. Wydaje mi się, że ten zamek ogólnie jest ładny, ale tamte szczura, inne zamki są mocniejsze, więc ogólnie do starcia tytanów wezmę tamte zamki, bo mam tutaj jeszcze 6 innych zamków szczura. Więc tutaj jakiś mocniejszy wybierzemy, bo ten jest ładny, ten się fajnie prezentuje, ale najmocniejszy nie sądzę, żeby był. Więc wezmę któryś z tamtych, bo pamiętam, że tamte jednak miały mocniej wypchane te wieże i były dość mocarne. Ten jest najładniejszy, bym powiedział, ze wszystkich, ale nie jest najskuteczniejszy, a to będzie bardzo potrzebne. Tym razem to wilk się ustawił jako pierwszy, 1300 jednostek, 1450, nie wiem czy szczurek zaraz nie będzie wychodził. Myślę, że to teraz on będzie mógł fajny timing złapać. Okej, już wychodzi. Troszkę może za szybko, ale z jednej strony, by tutaj się nie pojawił timing jak u Emira, bo to było najgorsze. Z jednej strony jak już wyszedł, to fajnie będzie się mógł ustawić. Wilk w teorii nie zdążyłby dużo zrekrutować. Ale pytanie, czy uda się wybronić z tych ataków, bo jak gdzieś tutaj przemknie jakaś grupa. O właśnie, chociażby tędy. Dobra, no jeszcze się chyba nawet załapią na tych wychodzących. To raczej nie powinno się tutaj nic złego wydarzyć. Okej, dobra, no ta grupa nawet sobie tędy jeszcze wykorzysta. A nie, jednak nie wykorzysta, już myślałem, że sobie tędy wyjdą. No i teraz tutaj ile ma wilk? 360 jednostek, tutaj cała armia podeszła, jakie straty fajne można zrobić. I najgorsze jest to, że jak teraz ten atak podszedł pod te mury, to ten 10 tysięcy, czy tam ileś, które wilk ma, to będzie musiał wydać w odbudowę. A to jest jego jedyna szansa na obronę tak naprawdę i na zrobienie jakichś jednostek, więc jak to straci, no to już się zacznie tutaj spora przewaga robić dla szczura. Już jest spora przewaga ogólnie. Ale tutaj nawet nie liczyłem na to, że wilk jakieś szanse by mógł mieć. Wiem jakie te szczury są mocne, ale chciałem też zobaczyć jak ten zamek się będzie spisywał. I taką rozgrzeweczkę mówię, trzeba walnąć, bo tutaj to co nas jeszcze będzie czekało to Commander, potem jeszcze bot chomika, cheaterski bot chomika. No i do tego właśnie te jeszcze szczury, to będzie rzeźnia. Dobra, myślę, że wilka już nie będziemy chyba męczyć. Zobaczcie, on nie ma pieniędzy, będzie tam powoli sobie rekrutował. Ten szczurek by go po prostu zniszczył, bo cały czas by mu rosły pieniądze. Dobra, więc przechodzimy do tego co tak naprawdę dzisiaj nas czeka. Ja tutaj chciałem bardziej tylko ten zamek poobserwować, zobaczyć jak w tym zamku wszystko idzie. Więc ja idę tylko zmienić jeszcze pliki, wybiorę jakiś inny zamek szczura, no i się zaraz widzimy w pierwszej bitwie. Dobrze, i teraz wam na szybko tylko pokażę jaki zamek wybrałem i do tego przypomnę wam jeszcze jak wyglądał bot chomika. Bierzemy szczura i bierzemy Emira, bo chyba, jak dobrze pamiętam, to osioł podpiął to pod... Tak, to jest zamek ten, sułtana w teorii. Jest podpięty po prostu pod Emira, bo komander jest na sułtanie, więc tutaj trzeba było dać się za jakiegoś innego bota.
To jest zapewne, pamiętacie, ten cheaterski bot chomika, który z niczego po prostu sobie sprzedaje cały czas browar. Pieniądze mu rosną jak chcą. Rekrutuje bardzo dużo jednostek, bardzo szybko. No i do tego też ma wypchane wieże, bardzo mocno, ma chyba z 500 jednostek w obronie na samych tych wieżach i tam jeszcze gdzieś na siedzibie, więc jest to ten mocny bot, a to jest zamek szczura, który wybrałem. Według mnie ten zamek też jest przepiękny, chociaż tamten ma takie ładniejsze kształty, można powiedzieć. No a tutaj ten jest mocniejszy. Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, to był jeszcze inny zamek, ale w tym szczurowi szło najlepiej, bo kiedyś testowałem, jak te szczury między sobą się trochę biły. Więc w tym zamku naprawdę szło bardzo dobrze, wiadomo, pożar będzie wyniszczający, to jak zawsze. Ale tutaj szło mu naprawdę dobrze, więc zobaczymy, jak sobie poradzą te boty. Czyli zaraz przejdziemy do jakichś tam różnych pojedynków, czy to bitew, no i zobaczymy. Wyłonimy zwycięzcę. Pierwsza bitwa to będzie taka. Emir, czyli cheaterski bot chomika, kontra dwóch komanderów. Zobaczymy, czy dwóch komanderów dałoby radę. Wydaje mi się, że mogą mieć ciężko, ale z drugiej strony dwóch komanderów to jest na pewno potęga. Widać było też to, jak jeden komander daje sobie radę, na przykład z trzema botami na Overlordzie, więc dwóch komanderów to naprawdę zapewne będzie dość spora potęga i czy podbiją taki cheaterski zamek, zaraz się dowiemy. Ogólnie na tej mapie ten bot w teorii ma milion, ale to bez znaczenia tak naprawdę, bo ten bot chomika i tak by sobie tyle narobił, że to różnicy nie robi. Molnerowy mam, naucznicy konni na razie tak łatwo sobie nie podjadą. Ile ten bot już ma jednostek? 700. On będzie spamił bardzo tymi jednostkami. Wydaje mi się, że dwóch komanderów to na niego może być za mało. Jakby zaczęli podjeżdżać... Nie, no zobaczcie, on tutaj też ma postakowane te balisty. Tak samo jak komander, więc nie będzie tu łatwo. Ale on też będzie miał problem z podbijaniem komanderów. Wcale nie będzie miał tak lekko. Bo oni też mają spore ilości kuszników na wieżach. No, ten pierwszy atak nic nie zrobił. Rozpłynęły się te pierwsze ataki, ale zobaczcie, ile on ma jednostek w obronie. Te 570 to jest sama obrona. Komander jeden atakuje, a gdzie jest drugi? Dopiero zbiera. Wiem, że może dwóch razem zaatakuje, ale zobaczcie, jak ładnie udało im się nawet te wieże wyczyścić. No szczerze, chociaż w sumie, jakby razem atakowali, to może jakieś szanse by były. Jest dopiero druga fala. Ciekawe, czy już Smolnerowy odbudował. W sensie postawił na nowo. Bo jeśli nie, to będą mogli dość spore straty zrobić. Okej, nie no, traci. No w sumie dwóch komanderów to jednak może i będzie miało szansę. Idzie im lepiej niż myślałem. Bo trzeba też pamiętać, że no tutaj w sumie są bardziej łucznicy, nie ma kuszników. Więc jednak idzie im dość dobrze wyczyszczanie tych wież. Dobra, po dwóch atakach, no straty na razie mocne, ale teraz jakaś kontra zaraz mogłaby być. Mamy atak od cheaterskiego bota. No i zobaczymy. 1500 jednostek miał, ale zapewne pod tymi murami dużo to mu się zrobić nie uda. Tym bardziej, że trochę się rozjechał tak pod dwa zamki. Oni tutaj zbierają, chociaż jak zaatakuje mocniej jednego, to stracą też ten timing. Bo tam rekrutowali dosłownie idealnie równo. Teraz już tak nie będzie, bo ten pomarańczowy stracił więcej. No ale jak będzie dobry moment, jak zaatakują w miarę zaraz, chociaż nie, tam powinni zwiększyć teraz do 1700 jednostek minimum. Ale jakby zaatakowali, tu będzie 700-800, to mają szansę i to spore. Żółty już się ustawił z atakiem, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pomarańczowemu jeszcze z 200 jednostek brakuje, no ten pierwszy to wpada w Smolnerowy, więc ten drugi jakby teraz był jeszcze tu blisko. Dałoby sporą przewagę, bo tam było ile? 900 coś jednostek. Minierów też tutaj jest bardzo dużo. Tylko, że oni tak dziwnie są ustawieni z tym atakowaniem. Jak tutaj jeszcze zaraz pomarańczowy by dołączył w międzyczasie, to naprawdę mogłoby się tutaj coś wydarzyć. A właśnie cała armia łuczników konnych podjeżdża. No oni go szczyszczą. Zobaczcie teraz, jak druga fala jeszcze przyjechała. Nie no, dwóch komanderów to jest naprawdę potęga. Chyba mamy po cheaterskim bocie. Dobra, dwóch komanderów to jednak niszczy. Teraz wróćmy na tą mapę 1 versus 1, bo chciałbym zobaczyć, jak właśnie poradzi sobie z takim komanderem Szczurek.
gigantycznym zamku, czy w ogóle będzie miał tutaj jakieś szanse. Jednak komander też go zniszczy. Komander widzę, że podpala na samym starcie. Troszkę tam przyblokował, ale szczurek jak już się wybuduje, to też zacznie rekrutować. No i przebicie do takiego zamku łatwo nie będzie. Ale jeśli tutaj udałoby się podpalić tego szczura, no to raczej będzie po nim. No ale to w sumie jest to samo jest z komanderem. Na tak dozbierał znacznie szybciej, ale kuszników jest wystarczająca ilość. Ej, no to było ryzykowne. Ten atak był dość skuteczny. Mamy atak komandera. U szczurka na razie jeszcze dużo jednostek nie ma. 860, ale wybronić się powinien dać radę na spokojnie. Wydaje mi się, nie, no ja chyba zły zamek wziąłem tego szczurka. Wydaje mi się, że był jeszcze jakiś mocniejszy. Może ja się pomyliłem teraz. Już na razie nie będę zmieniał, ale później przed tą ostatnią walką jeszcze sprawdzę te zamki. Wydaje mi się, że ten możliwe, że tak samo powiedziałem, że jest najładniejszy i teraz mi się pomyliło. Bo tam mam aż 7 tych zamków. Ten nas sam tył, aż w ogóle z tyłem się przedostali. Co to za taktyka? Wybronić się wybronił, ale tutaj będzie miał problem właśnie przez tych łuczników konnych. No jednak łucznicy konnice XOL są bardzo dobrą jednostką do ataku. I atak szczurka, zobaczcie ile u komandera jednostek, 1500 jednostek ma. No i podbić tutaj nie będzie łatwo, ten szczur może jest fajny, broni się, ale w starciu z komanderem będzie mu bardzo ciężko, bo on nie będzie mógł takich strat zrobić. Komander jest bardziej przystosowany do walki 1 vs 1. No ten szczurek nie ma takich mocno szczytowanych rzeczy. Jest po prostu zrobiony taki mocny, z mocną gospodarką. Ej, ale ładnie tutaj wyczyścił nawet trochę. No ale teraz, no zobaczcie, jakby tutaj zaraz był atak, a raczej będzie. To już będzie GG. Jak będzie 390 jednostek, to na pewno wygra. Dokładnie, idzie atak. Mamy po szczurku. 430 jednostek tego nie wybroni. Jesteśmy atakowani. Wieże wyczyszczone. Wydaje mi się, że kurczę, na innym w innym zamku miał chyba więcej kuszników na wieżach. Niezły zamek wziąłem, faktycznie. Myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Tak mi się pamiętało, że ten szczurek, w którym zamku miał naprawdę sporą ilość kuszników. Na pewno nie był ten. Szczurek zostaje pokonany. Przechodzimy dalej. Teraz sprawdzimy odwrotnie, tak jak to było, czyli zrobimy tak. Weźmiemy sobie jednego komandera. Dwa cheaterskie boty i zobaczymy, czy na odwrót dadzą też radę. Komander zostanie pokonany przez dwóch cheaterów. Z dwóch komanderów dało radę z cheaterem, to czy da radę na odwrót? Mamy atak ze strony komandera. W stronę sułtanów. Na tę chwilę emirów. Zobaczcie, jaka przewaga się robi u cheaterskich botów. One też dopiero teraz wychodzą z jakimiś atakami. Jak jeszcze drugi wyjedzie, to i nawet na początku może zostać pokonany. Jeden atak nie da rady, chociaż ten pomarańczowy nie wyjeżdża, czy on może już wcześniej wyjechał? Nie zwróciłem uwagi. Ale teraz się sytuacja odwróci, no komander z dwoma nie powinien dać już sobie radę. Pomarańczowy dozbierał do ataku 1500 jednostek, u komandera 950. No komander nie ma tylu smolnych rowów, więc on będzie cierpiał przy tych łucznikach konnych i to bardzo. Żółty jeszcze, żółty nie dozbierał, żółty powolutku. Uda się nawet przebić do środka, to zawsze kupi trochę czasu, może żółty też zdąży tutaj zaraz przyjechać. Na razie się nie zapowiada, idziemy jakoś tam bardzo powoli. To dużo nie stracił.
Ciekawe, czy jakby z jakiejś dobrej kontry zaatakował, czy przez te 500 jednostek, co by było, czy dałby radę się przebić. Wuje komander, wybrał się na pomarańczowego, no to żółty będzie miał szansę na kontrę, bo raczej nie uda się jeszcze komanderowi. To syni w ogóle poszli nie na ten zamek, chyba im się coś pomyliło. Ale sami pikinierzy, no oni jedyne co to jakieś straty może jeszcze zrobią. Ale jak żółty, a powinien żółty zaraz zaatakować, no to raczej będziemy mieli po komanderze, bo ile tam jednostek zostało? Komandera nie zostaje 500, tam zostaje ile? 300 coś? No jak tutaj idealnie wyjechała cała armia. Zobaczcie, u komandera tylko 320 jednostek będzie. Armia łuczników konnych, jak nie wpadnie w Smolnerowie, to powinno to już się zakończyć. Się długo ustawia. Zlagowali się, to kupuje mu czas. Już zrekrutował 200 jednostek. Się uratuje dzięki temu, zobaczcie. Powinno się to już zakończyć, jak tam było 300. Teraz już jest 620, 300 jednostek zrekrutował. Może go uratować. Dobra, tutaj ładnie ta strona wyczyszczona. Dało się przebić do środka, ale to już chyba nie wystarczy. Gdyby tu było te 300 jednostek, to na pewno by się udało. Ale jak zrobił kolejne 300, no to już było za dużo. Ale widzicie, komander jak zaatakuje, to jest taki już bezbronny. Kolejny atak, pomarańczowy się wybiera. Miał 1800 coś jednostek, ale 1000 jest u komandera, więc na tę chwilę nic się raczej nie powinno wydarzyć. No chyba, że jakaś blokada. Chociaż nie wydaje mi się, bo on to ma milion tutaj. Zapomniałem, że to jest ta mapa z milionem. Stracił dość sporo. No jak tylko jeszcze raz komander zaatakuje i któryś sułtan wybierze się z atakiem, to będzie koniec. Mamy atak żółtego. No i zobaczmy, komander dopiero znowu coś tam uzbierał jednostek i zaraz pewnie trochę straci. Jest 200-300 minimum. Więc samemu będzie mu coraz ciężej atakować tak naprawdę. Bo sam jeszcze trzeba pamiętać, że też musi zwiększać. Czyli on teraz musi z 1700 minimum zrobić. Jak co chwilę będzie tak nachodzony, będzie miał spore problemy. Bo traci jednak, no już widać, że tak minimum z 200 stracił. Zaraz będzie z 300, zaraz będzie 400. Jego atak będzie... Znowu się oddalał. Tutaj jeszcze idzie, tych zbrojnych a idzie. 500 jednostek stracił, to dość sporo. A tu pomarańczowy jeszcze się szykuje z atakiem. Przecież jeszcze troszkę mu brakuje. No i jak teraz tylko komander by dozbierał, wybrał się załóżmy na żółtego i później atakuje pomarańczowy, mając już ponad 2000 jednostek i mamy koniec. Mamy atak komandera, ale wybiera się na pomarańczowego, a nie na żółtego. To z jednej strony dobrze zrobił, na pewno nie uda mu się pokonać, nic zapewne tutaj dużo nie zrobi. Przynajmniej łucznicy konni dużo nie zrobią, ale przynajmniej trochę jednostek tam pokona. To sprawi, że ten pomarańczowy z idealną kontrą na pewno nie, na niego nie wyjdzie. I to go uratuje. Też jak tutaj podchodzą już ataki pod ponad 2000, to i nawet jak te 500-600 jednostek zrobi tak jak wtedy miał, nie wiem, czy to go uratuje. Żółty na pewno jeszcze tak szybko nie dozbiera. Nie no, pomarańczowy jak straci jeszcze ze 100-200 jednostek, to na pewno zaraz nie zaatakuje, więc komander w teorii będzie w stanie coś tam zrobić. 700 jednostek powinien zdążyć zrobić, chyba że będzie tak powoli atakował, no to nie. Teraz rekrutuje? Nie no, pomału coś tam chyba rekrutuje, ale przez to, że też traci, to to nie, nic się nie rusza tam do góry. W ogóle naprawił sobie wszystko jeszcze w międzyczasie, zanim podeszła kolejna ekipa. Ładnie, to muszą od nowa rozwalać. Ale traci łuczników konnych, to jest niepotrzebne to wyjeżdżanie teraz. W sumie nie wiem, czy ta sytuacja tak naprawdę dobrze wyszła komanderowi, że zaatakował pomarańczowego, bo ten atak trwał dość długo. I teraz zobaczcie, że żółty też już nawet podchodzi pod 2000, więc jak zaraz wybierze się pomarańczowy, wybije dość sporą część komanderowi, to zaraz jeszcze do tego przyjedzie żółty i wybije drugą część zapewne. Jest i pomarańczowy, 2250 jednostek, czyli 150 brakuje żółtemu, żeby też tutaj się zjawił. Zobaczcie, jaka tu już jest potężna armia. No i komander niby ma 1300 jednostek, ale to coś czuję, że nie wiem, to wystarczy szczerze.
Jak jeszcze żółty się tu zjawi, to naprawdę może nie wystarczyć. Niby 1300 jednostek to dużo, ale patrząc na to, ile tutaj jest łuczników konnych... Okej, jeszcze wjeżdżają do środka. To nie wiem, czy to jest najlepszy ruch. Chociaż widać, że dość sporo traci. Okej, może i to był bardzo dobry ruch, tym bardziej, że zaraz tutaj jeszcze żółty będzie. Nie mów, że ten jeden by tylko wystarczył. Ty, co ty ga... Jeden tylko wystarczył z atakiem. Teraz jestem w szoku. 2150 jednostek, czy tam 250? Pokonało 1300 jednostek komandera. No to teraz to mnie żeś zaskoczył. Zatem teraz przejdźmy do finałowej bitwy. Na mapie właśnie 1 versus 1 versus 1 versus 1. Zmierzy się tak, na pewno szczur i też zmieniłem mu zamek, wybrałem taki, który, jeśli dobrze pamiętam, jest najlepszy, ponieważ tamte jednostki troszkę bardziej tak krążą, nie przebijają się od razu do środka, ale mogę się mylić, bo ten odcinek ze szczurami robiłem bardzo, bardzo dawno temu i nawet próbowałem go znaleźć, ale nie pamiętam, jak on się nazywał, więc ciężko mi było go znaleźć. I teraz tak, do tego dorzucamy komandera, do tego dorzucamy cheaterskiego bota. I no wypada na to, żeby tutaj jeszcze można dodać wilka w takim razie. Wilk teraz... A, w sumie po co ja robię? Co już tutaj żadnych się nie daje. Już mi się z turnieju ostatniego skojarzyło. I teraz tak. No wilk wydaje się tutaj jak taki szczurek właśnie najsłabszy. Zobaczymy. Dajcie znać, na kogo typujecie w tej bitwie. Ja szczerze nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tutaj bot chomika może coś wykombinować. Że on z dobrymi timingami tutaj... może zaskoczyć, więc ja typuję bota chomika. To jest ten zamek szczurka, zobaczcie. Ten zamek wcale nie wydaje się taki mocny, ale z tego co pamiętam, tu jest właśnie ta jedna brama i tu jest druga. I te boty często robiły tak, że zamiast rozwalać tutaj i przebijać się tędy, one rozwalały tą bramę, później próbowały iść do tej bramy, co sprawiało, że no jednak troszkę czasu to zajmuje. I do tego wydaje mi się, że właśnie na tych wieżach było znacznie więcej jednostek niż w tamtych zamkach. Tak się po prostu to pamięta, ale czy tak było, to teraz nie jestem pewny, ale to już zobaczymy. Jejku, ale ten wilk teraz to... No zamek wilka wygląda spoko, ale przy tych jednostkach, które tutaj mają i przy tej gospodarce, którą tutaj wszyscy zaraz będą mieli, no właśnie, to wilk wypada bardzo słabo. Mamy tu jakiś pierwszy atak komandera na szczurka. No właśnie, i oni do tej bramy cały czas próbują, albo na mury. No i tak właśnie tędy zawsze krążyli, albo te bramy rozwalali, albo je przejmowali. I dokładnie tak było. I przez to ten zamek, w sumie dzięki temu bardziej powinienem powiedzieć, a nie przez to, jest to dobre, bo tutaj te jednostki mają czas, w sensie kusznicy, żeby wystrzelać wszystko, co tam idzie do tej bramy. Jakiś atak jeszcze był. Oj, tutaj jak ktoś zostanie podpalony, tutaj tylko chyba pożar nie zaszkodziłby właśnie temu sułtanowi. Ale to teraz mnie miesza w głowie też. To jest w teorii sułtan, bo tu właśnie bot chomika był podpięty pod sułtana zawsze, ale teraz osioł przepiął go pod emira, ponieważ komander jest jako sułtan w teorii. Więc mi się to tak miesza w głowie, ale no mówię tak z przyzwyczajenia. Dobra, wilk. Jak tam idzie wilkowi? No wilk to tutaj skromnie, chociaż tu widzę, że ten szczurek też dość mocno oberwał po tym ataku. Tu na razie nic się nie dzieje i tu na górze też nie. Jak się na razie prezentuje sytuacja, no emir, czyli sułtan, 1200 jednostek, komander 1220, wilk 700, u szczurka tutaj słabo idzie, o tyle, że on tutaj co chwilę wychodzi jakimiś patrolami, też tu przegrywa walkę, bo tutaj są kusznicy, tutaj też te balisty mu obstrzelają zawsze jakieś jednostki i nie idzie mu za dobrze. Za dużo patroli ma takich, zobaczcie, tutaj co chwilę taka grupa zbrojnych wychodzi. Do tego mnichów też wysyła taki patrol i na tym sporo traci, co mu to sprawia, że przez to nie może za bardzo rekrutować. I jeszcze kusznicy, no właśnie, kuszników też wysyła. Takie trzy patrole jak co chwilę wychodzą, to na tym sporo traci. I rycerze cały czas mu tutaj coś niszczą. Szczurek mocno spowolniony. Komander z tutaj z cheaterskim botem powinni sobie na spokojnie jakieś zwycięstwo zagwarantować i drugie miejsce. Właśnie chyba był jakiś lag. Komander wyjeżdża z atakiem. No to będziemy mieli chyba po tym szczurku w takim razie. On naprawdę tutaj został
zbombardowany mocno. Nie dość, że na starcie został zaatakowany przez komandera, co już mu troszkę spowolniło, bo tam z 200 jednostek stracił, widziałem. Później jeszcze cały czas jest irytowany. No i też te balisty mu prawie, że do zamku strzelają. I teraz jak asasyni przejmą te bramy, to nie wiem, czy to nie będzie końca, bo tu jednak tych pikinierów idzie spora ilość. O, dał radę, no właśnie. No i niby taka armia szła, a jak widać, daje radę. I teraz wyobraźcie sobie, żeby... A, już myślałem, że pojedzie na komandera może. Jakby teraz ten sułtan pokonał komandera, to już by miał raczej zwycięstwo w garści. Ale jak pojedzie na wilka... No wilk, ty się szykuj, bo to od ciebie też zaboli. Mimo że wilk teraz ma dość sporo jednostek, to zaraz je straci. Bo te ataki łuczników konnych to będą go bardzo bolały. To było widać, jak się z samym wezyrem bił nawet. Dopiero jeszcze z takimi botami. Zobaczymy, ile straci. Miał ile? 800 jednostek? 870. Jeszcze został podpalony, to chyba tu nawet blokada była. No zobaczcie, wszystko tutaj już wyczyszczone. Te wszystkie mury, wieże, puste. 70 jednostek na razie tylko stracił. No większość na siedzibie trzyma i tam ewentualnie jeszcze patrole jakieś. To go zaboli. Tu będzie zero pieniędzy, to już jest w sumie zero pieniędzy. Balisty na szczęście teraz nie widać. Na szczęście dla wilka. No aż tak dużych strat nie ma, ale... Też mu będzie bardzo ciężko. On o tyle ma wilk problem, że on gospodarki tutaj nie ma na tyle dobrej, żeby tak trzymać sobie pieniądze, jak cała reszta. Na razie widzę, że każdy odżywa. Tutaj już kolejne armie rekrutują. Wilk też 930 jednostek, u szczura też coraz lepiej. Ponad 600 ma, więc zaraz tu jakieś walki na pewno będą kolejne. Zbiera się komander. Oj, znowu biednemu szczurkowi się oberwie. 760 jednostek uzbierał, ale zaraz znowu sporo straci. Powinien się wybronić, ale jednak... To zaboli. Komander się uparł cały czas i tu widzę, że jeszcze balista jest. Jak jakiś pożar się pojawi, to naprawdę może się źle skończyć. Znowu się zrobi przejście. Tak, brama przejęta. Chociaż oni, a bardziej tędy się przejście zrobiło. I tutaj muszą dalej wyjść. No nie wiem, czy to by mogło w sumie wystarczyć. Pikinierzy będą lepiej zestakowani chyba. Tam zbrojnych też jest sporo, ale zaczynają się przebijać. Ile tu jeszcze jednostek zostało? Nie, raczej się wybroni. Chociaż... Ale tam idą. Dobra, wybronił się, ale to spore straty były. Już chyba łatwiej byłoby się wybronić, jakby tą bramą szli. Okej, jakby było jeszcze mało szczurkowi, to widzę, że się teraz wilk wybrał na szczurka. No to jak się teraz wybierze jeszcze ten sułtan na wilka, to będzie po wilku. Bo ten szczurek na pewno się wybroni z tego ataku wilka. Ten atak wilka to nic nie zrobi. Zobaczcie, jaka armia się zbiera. To tylko pójdzie zaraz na wilka, no to będzie jednego mniej. No właśnie, zaraz po tym wybiera się sułtan i zobaczcie, jaka jest przewaga. 1800 kontra 320. Wilku zbierał 10 tysięcy, ale nawet nie zdąży z nich dobrze skorzystać. Ten atak co prawda zlagowany, więc może coś tam jednostek zrekrutuje, ale na nic mu się to nie zda. Gdyby tu nawet zdążył kolejne 300 zrobić, to mu raczej nie pomoże. Komander też zbiera się z kolejnym atakiem pomału. I ten szczurek zapewne znowu będzie zagrożony. Więc tu ta prawa strona obrywa, no ale tak się wylosowało. Tak pozajmowali miejsca, nie chciałem już nic mieszać. Lewa strona ewidentnie tu zdominuje. Ruszyli. Ile tam jednostek? 300. To załóżmy 70 było na murach, to tam na siedzibie jest 200, coś będzie. Też jeszcze trzeba trochę na patrole odliczyć. 190 mamy po wilku. Wilk odpada jako pierwszy, no ale tego się można było spodziewać, mimo że szczur też był bliski, bo tam przeżył naprawdę dwa ataki mocne. To wilki, tak? Padnie jako pierwszy. Ale coś tam jeszcze zabierze tych jednostek sułtanowi.
Ale zostaje pokonany. No i zostało trzech. Wilk, czwarte miejsce. Kolejny atak komandera. Ile jednostek ma szczurek? 1000 uzbierał. Zaraz byłby bliski. Jak i nie już jest bliski ataku. On właśnie też wychodzi w tym samym czasie. No to wygląda. To będziemy mieli po szczurku z racji takiej, że on się wyrwał w momencie, w którym ktoś go atakuje. Tutaj też zobaczcie, ile ma jeszcze... Pomyliłość, nie wiem kogo powiedzieć. Sułtan. Sułtan też miał zbierane dość dużo. No, cała armia wyszła. To mamy po szczurku. Chociaż tutaj pożar... Oj, to może jeszcze duże straty przynieść. 1100 jednostek. Jakby teraz tutaj jakiś atak pojawił się ze strony sułtana, no to może faktycznie byłoby możliwe. Widać było, że jest w stanie pokonać 1300 jednostek, jak dobrze zaatakuje. Więc zaraz tutaj się może okazać, że ten sułtan wygra. Jest atak, ale tutaj ta mangonela może spore straty zadać. Najgorsze jest to, że jak ten sułtan będzie tak długo wychodził, bo on się tu potrafi zlegować, to te mangonele i balisty naprawdę zniszczą tu ponad połowę jednostek. Oj, zobaczcie, jakie tu będą straty. No to tak to się nie uda pokonać na 100%. Chociaż dobra, ruszyli w miarę szybko. Może by się udało większość wyczyścić. Tam było strat. No na razie to nie zapowiada się, że tutaj uda się pokonać. Chyba, żeby się udało podpalić komandera, to może wtedy. Przewagę w złocie. No sułtan jednak ma sporą. Więc jak jakimś cudem tutaj byłby pożar, ale na pewno już się teraz nie pojawi. I strat dużych też nie zrobił. No ciekawe, kto wygra. Piterski bot ma przewagę, bo ma dużo kasy, ale z drugiej strony komanderowi te ataki lepiej wychodzą i chyba szybciej je zbiera. Więc w sumie ciężko ocenić, jak tak jeden versus jeden zostali na koniec. Zaraz komander będzie atakował i widzę, że tutaj będzie też w miarę jakaś szansa, chociaż 1600 jednostek to nie sądzę, żeby się udało pokonać. No i też trzeba pamiętać, że tutaj jest przewaga. Tutaj są kusznicy, tutaj sami łucznicy, więc w teorii komanderowi 1 versus 1 powinno być łatwiej. Bo tam było dużo timingów. Liczyłem właśnie, że może sułtanowi udałoby się w międzyczasie, jak komander skupiał się na szczurze. A niestety żadnego timingu takiego nie było. Tam też no, sułtan się skupiał na wilku bardziej. Teraz jak zostali 1 versus 1, to już nie jestem taki pewny, czy tutaj temu sułtanowi się tak uda. Bo ten ma niestety przewagę w jednostkach, bym powiedział. No ale powinien się wybronić. Zobaczcie, jakby tutaj sułtanowi udało się mocno przeatakować, to komander straci te pieniądze. Sułtan ma na pewno przewagę w tych pieniądzach, bo sobie je cheatersko robi. Wiadomo, widać. Ale no, łucznicy a kusznicy to różnica. Komander wyruszył. 2890 jednostek i ponad 2000 u sułtana. Tylko tutaj te smolne rowy są znacznie większe. Komander ma tak bardzo mało przy tej fosie, ale tutaj widać, że straty mocniejsze. Tu sami pikinierzy, asasyni będą musieli coś zrobić. Łucznicy konni niestety, ale nie pomogą. Więc tu przewagę też w tym akurat ma sułtan, że łucznicy konni na pewno tam pod zamkiem komandera będą mogli więcej zrobić. Smolne rowy są znacznie mniejsze, ale przeraża mnie ta armia pikinierów, która tutaj zmierza. Da dość mocno. Równało się już jednostkami. No jakby sułtan się wybronił, on nie musi się praktycznie odbudowywać. On nie ma z czego. On nie ma żadnych farm, on nie ma niczego. Więc on tylko musi przetrzymać ten atak i od razu mógłby ruszyć z kontrą. Ale pytanie, jakie będą straty? Bo jednak co jak co, ale tych pikinierów jest tu przerażająca ilość. Przebić się na 100% przebiją. Bo jest ich tu około 1700 jeszcze. Jak zrobi się przejście, większość łuczników konnych na pewno zostanie pokonana. Tego podpalacze też pewnie wybiegną, zbrojni, łucznicy. Obstawiam, że takie 800 jednostek minimum straci. Jak nie lepiej. Więc kontry raczej tu szybko nie zobaczymy. Nawet więcej. 1100 już.
Dobra, 1100 jednostek. 1100 jednostek stracił. No teraz w teorii powinien dozbierać jako pierwszy. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy dalej. Ale to jeszcze obstawiam, że troszkę może zająć. Tu jeszcze trzeba poczekać. Mamy atak sułtana. No i zobaczmy, u komandera 2300 jednostek. Więc nawet więcej zdążył uzbierać. Tutaj jest w ataku, ale zobaczcie, jak idealnie ci łucznicy koni się ustawili. No oni mogą jednak wystrzelać. I tutaj też widać, że jest balista. Jakby się udało podpalić komandera, to myślę, że to by go zniszczyło. Bo on nie ma pieniędzy w ogóle. No właśnie, no tu przewaga jest łuczników konnych, że oni jednak mogą coś tu więcej zrobić. Niby tam są kusznicy, ale łucznicy koni przynajmniej mogą pojeździć trochę więcej, bo tutaj smolne rowy są zapewne gdzieś tak mniej więcej przy tej fosie, ale nie jest ich tak dużo, więc jak będą jeździć w takim odstępie, no to powinni ominąć je wszystkie. Wygląda na to, że no jakby zostali na tej siedzibie sami pikinierzy. Chociaż zrobiło się przejście. Gdzie oni jadą? Zrobiło przejście, halo? Nie w tą stronę, no zawracajcie. Ale tak się nie przebije przez 2300 jednostek. By musiał być pożar, jakby był pożar, to jakby ci pikinierzy wszyscy wyszli, to wtedy raczej byłoby już po komanderze, bo on mówi, on się nie odbuduje, on ma zero pieniędzy. On praktycznie mógłby zostać zblokowany, że ta balista jest bardzo daleko. To już po wszystkich jednostkach, no i nie zadał takich strat sułtan jak komander wtedy. Balista niby podjeżdża coraz bliżej, ale czy uda się podpalić, czy zaraz się wycofają? Nie udało, balista tutaj na wieży zaczęła działać, wystrzelała wszystko. No i teraz komander jednak ma przewagę. I to dużą. Mamy atak komandera. Ile ma? 3200 jednostek miał. Dobrze powiedziane, miał, bo już nie ma. No te smolne rowy jednak w takiej ilości to dość spore straty. Łucznicy konni faktycznie nie mogą tu zrobić. Gdyby ci łucznicy konni mogli tu jednak trochę postrzelać, myślę, że komanderowi już dawno udałoby się pokonać, ale z racji takiej, że oni niestety nic nie mogą zrobić, no to zostaje tylko pikinierom coś zrobić, a oni sami, zanim się przebiją, zanim się przekopią, stanie ich trochę mniej. Niby jest tu potężna armia, 2300 jednostek około, bym powiedział, podliczając, że tam 300 jest w obronie. No to ten zamek nie wydaje mi się, że zostanie teraz podbity. 1980 jednostek to też sporo zdążył zbierać. Oni tak jeszcze dziwnie będą podchodzić. No właśnie. Raczej też się jeszcze nie uda. Tu potrzeba timingu, bo teraz im będzie ciężko się pokonać. Już prędzej by się pokonali, mając tam po 1400 jednostek. Jak już robią po ponad 2000 i na przykład atakuje tu 3000, 2000 jest w obronie, to to się nie uda. Musiałoby się szybko zrobić jakoś przejście. Tu zaraz w teorii przejście będzie. No emir znowu straci pewnie z jakieś 1000 jednostek. W sensie sułtan. I będą cały czas musieli rekrutować. Bez timingu nawet nie wiem, czy oni się w ogóle będą mieli teraz szansę pokonać. To jest pytanie, bo jeden i drugi ma problemy. Sułtan ma przewagę, bo komander nie może za bardzo tak go zaatakować łucznikami konnymi, za to ten drugi może. Ale później niestety, jak jest na przykład 1000 pikinierów na tej siedzibie, to też ciężko coś tam zrobić. Jeden i drugi ma problemy, chociaż na razie mogą się tu jeszcze fajnie zestakować i z jednej i z drugiej strony idą. Ale to widać, że to się nie uda. Ty, nawet teraz lepiej się wybroni niż poprzednio. Ty faktycznie stracił te 1000 jednostek, teraz nawet lepiej wyszło. Ogólnie tak jeszcze teraz zauważyłem, ten atak niedawno się skończył, ale z drugiej strony został tu trebusz i została balista? On cały czas nie rekrutuje, zobaczcie, co tu się stało z tym komanderem. Nie wiem, czy to przez to, że to już się tak długo przedłużyło, czy co tu się dzieje. Dopiero teraz cofnął. Tutaj z 300 jednostek w tym czasie zdążył sobie jeszcze sułtan zrobić. Jest i atak sułtana, prawie 3000 jednostek, ale u komandera 1800. To już raczej też za dużo. No szczerze, wydaje mi się, że oni naprawdę mogą się już nie pokonać. Prędzej może do limitu zaraz zaczną dochodzić, albo do tego, że grę zacznie wywalać.
I żeby tu mieli jakąś szansę, bez pożaru będzie ciężko, zobaczcie. Ten podjeżdża, ale zanim podjedzie się ustawi, to straci z 300 jednostek. Później ten trochę straci. Potem jak tamten atakuje, to ten nie może łuczników konnych w ataku za bardzo wykorzystać. Tak, jeden ma jakiś plus, drugi ma jakiś minus i tak samo na odwrót. Ale nie wiadomo, czy to się w ogóle rozwiąże. Dałem właśnie, że tu może bardziej w środku, jak będzie 1 versus 1 versus 1, to jakiś timing się pojawi, że ten wyjdzie, jak tamten będzie atakował kogoś jeszcze. A tu na razie ani jeden, ani drugi nic nie może zrobić. Jest gdzieś tu jakaś balista? Balista to największa szansa dla sułtana. Tak, jeszcze wejdź w ogień, jakby było mało. Nie, no to jest dramat, co tu się zaczyna dziać. Trzeba prawie z 10 minut czekać na ich ataki. Te ataki nic nie mogą zrobić ostatecznie. Bo nawet balisty nie widać. No, nic nie działa. Katapulty, wieża. Przebija się i teraz tak samo. Ten za nim dozbiera teraz 3000 coś zapewne. To u sułtana też będzie z 1500, 2000 i się znowu nie pokonają. No nawet mocno tracić. To i tak nie będzie na tyle, żeby przegrać. Po ataku. No nie wiem, czy to się rozwiąże. Naprawdę czekam jeszcze do jednego, może dwóch ataków i będę to kończył w takim razie, bo wieczność nie będę czekał. Atakuje komander mając 2700 jednostek, znacznie mniej niż poprzednio. Widać jednak po tym ataku pieniędzy dużo stracił, co sprawiło, że nawet już ponad 3000 nie uzbierał. 2700 to jest prawie, że 500 czy tam nawet 600 jednostek mniej niż ostatni atak. No i szczerze, i ten atak, jak znowu później jakieś trebusze będą oczekiwać, sułtan zapewne będzie zwiększał, czyli emir, bo on ma pieniądze cały czas. Więc on musi z 3000 jednostek uzbierać, no musiałby się bez strat żadnych wybronić, żeby jakąś kontrę mieć. Jeszcze do tamtego ataku poczekamy, ale po tym będę kończył, bo tutaj normalnie chyba się tego nie rozwiąże. Nie zapowiada się na to przede wszystkim. Dobra, to przyspieszę, bo już nawet nie mam co komentować tutaj. Jak widzę, jak ci pikinierzy grupami podchodzą. Dobra, ruszyła rekrutacja u komandera, więc czekam do jeszcze jednego ataku. Skoro są tak blisko siebie, to może jakaś wymiana się pojawi. Jak nie, no to to zakończę i będzie trzeba wytypować jakoś zwycięzcę inaczej. Oddamy każdy głos najwyżej i zobaczymy, kto uzbiera więcej głosów. Wtedy będziecie mogli zagłosować. Dajcie znać, czy komander, czy sułtan. No i zobaczymy, kto uzbiera więcej głosów. Ja swój bym szczerze dał chyba, no ciężko powiedzieć, bo komanderowi lepiej idzie, jeśli już przebija się do zamku, ale łucznikami konnymi nic nie może zrobić, a za to sułtanowi łucznikami konnymi idzie lepiej, ale później w środku nie może nic zrobić. I ten ma plus, i ten ma plus, i ten ma minus, i ten ma minus. Ale patrząc na to, że komander ma mniej pieniędzy, wystarczyłby jeden pożar, no to sułtan mógłby wygrać. Ale z drugiej strony, komander z dobrym timingiem i jakby zwiększał te jednostki coraz bardziej, już miał 3,5 tysiąca jednostek, potem 4 tysiące. Tylko przez to, że czasem zostanie mocno zaatakowany i ma brak pieniędzy, no to nie jest w stanie później zwiększać. Tak jak było widać, 500 jednostek mniej w ataku, a sułtan zapewne powinien zwiększać. Więc wydaje mi się, że sułtan ostatecznie na czas by wygrał, ale przy timingu przegra, bo pikinierzy się bardziej przebiją. Dobra, i jeden i drugi ma ponad 3000 jednostek. Zobaczymy, czy tu pojawi się jakiś timing. Mam nadzieję tylko, że gry nie wywali, bo to już jest taka ilość, że obawiam się, że może być ciężko z tym. Ale zobaczymy, może się uda. Mamy atak komandera. I w sumie jakby teraz wyjechał jeszcze sułtan, to by wpadł. Chociaż jakby wyjechał, to by się opłacało wyjść teraz, czy jednak przeczekać ten atak. Ciężko powiedzieć, ale tu mamy naprawdę starcie tytanów.
Łucznicy koni naprawdę za dużo to nie robią. Patrzcie, ile tam jest jednostek. Jakby naprawdę przetrzymał jakoś. Tu komander znowu będzie oczekiwał tymi trebuszami czy katapultami. Byłaby dość spora szansa, ale ja to po prostu też znowu przyspieszę, bo tutaj tak będzie długo trwało, zanim ci wszyscy pikinierzy wyjdą. Ja to po prostu później w montażu przyspieszę, a tutaj zostawiam. Bo już nie chcę mi się trzecią godzinę gadać, nie mam siły. Dobra, zobaczcie, strat dużych nie ma. Jak teraz jeszcze będzie chwilę oczekiwał. A tutaj z 200-300 jednostek się pojawi i zaraz byłby atak, to mamy po komanderze. Idealnie się teraz wybronił, no z 300-400 jednostek może stracił. A to jest bardzo mało. W porównaniu do tego, jak wtedy nawet 1000 udało się pokonać, no to teraz idealnie się obronił. Ma taką przewagę, że jak tego nie wykorzysta, to to już się nigdy nie zakończy. Dopiero teraz zniknęły balisty. 3150 jednostek udało się już zrobić sułtanowi. 600 jednostek ma na razie komander. Zobaczcie, jaka to jest przewaga. Jak tylko to by ruszyło już teraz, to już mamy koniec. Ruszył atak. 830 jednostek i 3330 u sułtana. No to mamy koniec. I chyba dobrze wytypowałem w takim razie. Mam nadzieję, że sułtan tego nie zepsuje. Czy pokona tego komandera. Taką przewagę ma, no nie możesz tego zepsuć. To jest wręcz aż niemożliwe, chociaż już widzę, że straciłeś prawie 1000 jednostek, a jeszcze dobrze nie podjechałeś. Już się zaczynam martwić, no. Eś, tego nie zepsuł, ma tylko 900 jednostek. ...1200 przewagi. Trzeba 500 odliczyć na obronę. Jest przejście, bardzo szybko się to przejście zrobiło, nie wiem czy to aż tak dobrze. Wysycha, ale czy to dobrze? Nie, no nie. Chociaż... Dobra, wyschnął. Do końca. Ogólnie tutaj macie jeszcze tabelkę, bo często ją pomijam. A tutaj trwało to na tyle długo, że może niektórzy będą ciekawi jak... Ile jednostek zostało pokonanych, no to właśnie tyle. Przechodzę dalej, no i na tym kończymy. Starcie tytanów za nami. Jeśli będziecie chcieli jakieś boty jeszcze raz zobaczyć, czy w jakimś innym zestawieniu, czy jakiś macie fajny pomysł, dajcie znać w komentarzach. No i tutaj już nie trzeba pisać, kto wygrał, no udało się to rozwiązać, więc nie trzeba pisać, czy komander, czy sułtan wygrał. I teraz jeszcze tak, na pewno planuję tego sułtana, który tutaj jest, czyli tego cheaterskiego bota, plus może te szczury pod jakieś inne tryby podpiąć, bym chciał, żeby spróbować może na królu wzgórza, czy na plagach, na pewno to się jeszcze pojawi, na pewno będzie plaga komandera niedługo, na pewno też będzie właśnie ten bot chomika, czyli ten sułtan pod plagami, zobaczymy jeszcze jak to będzie, więc jak macie jakieś pomysły, dodajcie znać, no i widzimy się jutro z kolejnym odcinkiem, trzymajcie się i do jutra, na razie.